Dzień dobry, zapraszam Cię na na razie jeszcze wstępną analizę porównawczą matury z biologii z 2024 roku i roku 2023. Ta analiza jest dość krótka, ma nieco ponad 10 minut. Została przygotowana na podstawie analizy pana Jana Prokopa. I co teraz zrobimy? Mianowicie ocenimy liczbę punktów w zadaniach, to pozwoli po prostu stwierdzić, czy stopień złożoności zadań zmienił się, czy nie. Potem, potem przeanalizujemy punkty do zdobycia według działów podstawy programowej, czyli ocenimy zróżnicowanie egzaminu maturalnego. I kiedy z tym się uporamy, zobaczymy, jak matura 2024 roku wypada w kontekście naszych kursów. I tu przedstawię na razie wstępne wnioski. No dobrze. W tej części mamy 2024 rok, tutaj mamy tabelę rok 2023. Nie będę Cię teraz zamęczać dokładnymi analizami. Pan Jan robi to oczywiście na nasz wewnętrzny użytek, żeby lepiej przygotowywać zadania. Natomiast teraz istotniejsze jest co innego. Otóż chciałbym zwrócić Twoją uwagę na zadania, które relatywnie oznaczają zdobycie mniejszej liczby punktów, czyli w sumie zadania mniej rozbudowane. Takich zadań w roku 2024 było sporo i łącznie można było uzyskać 61% wszystkich punktów. To jest zasadnicza zmiana, dlatego że w roku ubiegłym, o, proszę bardzo, tutaj już widać, że takich zadań punktowanych od 1 do 3 punktów było tylko 47%. To znaczy, chodzi tutaj o liczbę punktów, które można było uzyskać. Dlaczego tak się dzieje? Otóż naszym zdaniem matura idzie w taką stronę, że będzie coraz więcej zadań zamkniętych, o tym porozmawiamy też w przyszłości, natomiast będzie też więcej, większy udział będą też miały zadania po prostu prostsze. To istotna informacja, która mam nadzieję potwierdzi się w przyszłym roku. Dobra. Sprawa numer dwa. Tutaj mamy dwie tabele. Niestety nie zdążyliśmy przygotować ich w jednolitej formule, jakby to powiedzieć, graficznej. Zatem sprawy najważniejsze w tej chwili, no, tak jak jest. Otóż taki punkcik, tutaj no, nazwijmy to fioletowy, oznacza, że dany dział reprezentowany był przez zadania w 2024 roku. Zaznaczmy, przez zadania, które pozwoliły uzyskać. 8 punktów. Natomiast w ubiegłym roku były tylko dwa punkty do zdobycia. Zatem tu mamy sytuację taką, że po prostu nastąpił ewidentny wzrost. Komórka w tym roku zadania pozwoliły zdobyć dwa punkty, przy czym w ubiegłym roku komórki nie było w ogóle. Znajdźmy sobie następny fioletowy punkcik botanika, różnorodność roślin. W tym roku 6 punktów, z tym, że tu trzeba wyraźnie dodać, że aż 3 punkty z tych 6 można było zdobyć w zadaniu z histologii roślin. No dobra, natomiast przejdźmy do roku ubiegłego i tam mieliśmy 3 punkty z botaniki, czyli znowuż mamy ewidentny wzrost. Co dalej? Wirusy. W tym roku dwa punkty można było zdobyć, w ubiegłym roku wirusów nie było wcale. I jeszcze jedna ciekawa tendencja wzrostowa, mianowicie ekologia. W tym roku cztery punkty do zdobycia, natomiast w ubiegłym roku tylko jeden. A teraz, a teraz to, co się zmieniło w drugą stronę, jeśli tak można powiedzieć, mianowicie metabolizm. W tym roku cztery punkty, w ubiegłym roku metabolizm to aż 11 punktów, z tym, że od razu powiem, że nie uważamy tego za tendencję trwałą. Dobra, co dalej? Fizjologia roślin, Tutaj mamy ciekawą sytuację: trzy punkty w tym roku tylko. W ubiegłym roku znaliśmy sobie fizjologię roślin, tych punktów było aż 8. I wydaje nam się, że taka tendencja będzie się utrzymywać. To znaczy, że niekoniecznie będzie tego tak mało, ale po prostu ta fizjologia roślin, która gnębiła Was przez lata, nie będzie już teraz tych po prostu punktów aż tak dużo. No dobrze, biotechnologia: w tym roku tylko jeden punkt. Natomiast w ubiegłym, znajdźmy sobie biotechnologia, gdzie my tutaj mamy, o jest, trzy punkty, czyli mamy nieznaczny spadek. Naszym zdaniem to nie musi oznaczać niczego. Natomiast najważniejsze jest to, że generalnie ochrona bioróżnorodności w tym roku to dwa punkty, natomiast w ubiegłym roku znajdźmy sobie ją tutaj, gdzie to jest bioróżnorodność. Tych punktów było aż siedem. No to jest naszym zdaniem chora sytuacja, zatem tutaj raczej mamy powrót do normalności. Jeśli chodzi o inne sprawy, no to sytuacja jest następująca. W przypadku człowieka włączmy sobie taki bardziej neutralny kolor o w przypadku anatomii i fizjologii człowieka tutaj sygnalizujemy, mamy aż 9 kursów, tutaj pokazujemy tak, w ubiegłym roku było 11 punktów, w tym roku punktów było 12 do zdobycia. Oznacza to, że uwagi maturzystów wychodzących z egzaminu i mówiących, że człowieka nie było, no, nie potwierdzają się. Co dalej? Genetyka rozumiana tutaj zarówno jako ekspresja informacji genetycznej, jak i genetyka klasyczna w tym roku 11 punktów, natomiast w ubiegłym roku punktów było 6. Zatem mamy wzrost liczby punktów. Co to oznacza wszystko? Krótko, otóż spójrzmy na. Takie nasze podsumowanie, które przygotowaliśmy. E, oczywiście nie wiemy, czy to jest trwała tendencja, ale zakładamy, że pewne zmiany będą się działy. I teraz matura tegoroczna była bardziej zróżnicowana i bardziej zrównoważona niż matura ubiegłoroczna. To dobra tendencja, z tym, że jest to informacja też taka, że trzeba będzie realizować po prostu więcej działów. Co dalej? Rośnie znaczenie zadań krótszych. Ja już mówiłem o tym. 61% procent punktów za zadania 1 3 punkty w ubiegłym roku 47 co do stopnia trudności w naszym zespole zdania są podzielone mianowicie uważamy że była to bardzo bardzo łatwa matura niektórzy mówią że należy troszkę poczekać na wyniki CKE i że była to matura raczej łatwa dlatego że niektórzy z was mogli zostać zaskoczeni niektórymi zadaniami które wymagały głębszej Interpretacji. A skoro o tym mowa, pójdźmy jeszcze na jeden slajd, mianowicie matura, a nasze materiały. Otóż stwierdzamy, że problematyka zdecydowanej większości zadań jest omawiana na naszych wykładach, no, praktycznie na wprost albo prawie na wprost. Przykład: zadanie z TRNA. Oczywiście tych przykładów mogłoby być więcej. O, proszę bardzo, szukamy miejsc, co oznacza miejsce akceptorowe, co tu się dzieje, także antykodon. I to jest przykład oczywiście tutaj mamy zrzut ekranowy z naszego wykładu. Dalej z takich rzeczy, które zdaje się budziły grozę, przynajmniej u części. Maturzystów, zadanie z chromosomem Philadelphia białaczka szpikowa. Dokładnie wszystko omawiamy, i tutaj każdy no w naszym wykładzie oczywiście, nie tylko przewlekłą białaczkę szpikową, ale także inne elementy, dlatego że one są istotne e, także w kontekście właśnie różnych mutacji u człowieka. Dalej, dalej mamy o przykład. Roztocza. Mamy oczywiście wszystkie cechy pajęczaków, wszystkie te cechy, które potem bardzo łatwo wykorzystać. To są zadania, które no, z niezrozumiałych dla nas zupełnie przyczyn gnębią Was. W naszych wykładach analizujemy cechy charakterystyczne i specyficzne wszystkich grup systematycznych omawianych w szkole, na lekcjach, a także innych. No dobrze, trudne zapewne zadanie było z wirusem HIV, bo tam był problem odwrotnej transkryptazy. Ja powiem tylko tyle, że analizujemy to wszystko dokładnie. To pokazujemy zrzut ekranowy cyklu rozwojowego wirusa HIV, który analizujemy. Zresztą analizujemy go, jakby to powiedzieć, na dwóch poziomach: łatwiejszym i trudniejszym. I wreszcie. No, właśnie, kolejna sprawa, z tym, że myślę, że tu nie było większych problemów, mianowicie zadanie z kladogramem. Tu pokazujemy zrzut ekranowy, dlatego że kladogramy pojawiają się w analizach systematycznych regularnie u nas. No i oczywiście kwestia błon płodowych, no to jest sprawa oczywista, ale także innych cech, które pojawiają się w toku ewolucji kręgowców. Mamy takie rzeczy, proszę bardzo, u nas tego jest opór. No i jeszcze jedna sprawa, mianowicie trudna interpretacja. Tak, rzeczywiście, tutaj naszym zdaniem to jest trudne zadanie interpretacja depolaryzacji kanałów jonowych. No to pokazujemy, że dla nas otwieranie i zamykanie kanałów, na przykład sodowych, bramek, no to jest omawiane bardzo dokładnie, nie tylko na wykresie, ale także tłumaczymy, co tutaj się dzieje i w ten sposób zadania trudne, które wymagają po prostu wymyślenia tego, co tam się tak naprawdę dzieje. No, po prostu z nami są najnormalniej w świecie rozwiązywalne. A wracając do wniosków ogólnych. Otóż nasze wykłady pokazują zależności, co przekłada się na łatwiejsze rozwiązywanie zadań takich, właśnie, krosowych, na przykład z bioluminescencją. Bo przecież nikt nie będzie tłumaczył w szkole wszystkich zjawisk biologicznych, ale bioluminescencję można było za przeproszeniem rozebrać w bardzo prosty sposób, jeżeli ma się odpowiednią wiedzę z zakresu. Właśnie biochemii, no i oczywiście elementarną wiedzę z zakresu zoologii bezkręgowców. No dobra, dodam jeszcze, że na naszych wykładach obejrzesz setki mikrofotografii, do tego dochodzą setki rycin, schematów, tabele, e, takie jak na przykład w zadaniu z łodygą lipy. I wreszcie myślę, że możemy powiedzieć tak, że osoby, które regularnie korzystają z naszych materiałów, mogły, powtarzam, mogły, osiągnąć 94-96 punktów procentowych. Natomiast średni wynik no, na poziomie 80% moim zdaniem powinien być całkowicie osiągalny. Oczywiście mówimy o osobach, które są dobrze przygotowane i które są odporne na stres maturalny. A zatem... Zapraszam na stronę www.terazwiedza.pl, bo tam przygotujesz się do matury, zresztą nie tylko, także do początków studiowania w sposób bardzo, ale to bardzo dokładny i skuteczny.